Szanowni Państwo, tytuł dzisiejszego wykładu brzmi Takie wielkie zbawienie. To może wydawać się dziwne, że gdy omawiamy sądy Boże opisane w Księdze Objawienia, gdzie czytamy o tych strasznych wydarzeniach, jakie mają przyjść na Ziemię w czasie wielkiego ucisku, że w tym samym czasie nastąpi tak wielkie zbawienie ludzi, jakiego świat nigdy przedtem nie widział. Ale jak zobaczymy, to będzie rezultat ogólnoświatowego głoszenia Ewangelii przez omówionej we wcześniejszym wykładzie grupie ludzi wybranych i zapieczętowanych przez Boga z 12 pokoleń Izraela. Słysząc głoszoną Ewangelię i widząc te wstrząsające ziemią wydarzenia tego okresu ucisku, u wielu ludzi otwierają się ich serca na fakt, że Bóg istnieje. Tych 144 tysięcy głosicieli Ewangelii doprowadzą do wiary wielu Żydów, jak również niezliczoną liczbę ludzi z każdego narodu, pokoleń, ludów i języków. To dopiero w czasie wielkiego ucisku spełnią się słowa Jezusa zapisane w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, 14 werset. A ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. O tym nadchodzącym dla Żydów Królestwie będą głosić te 144 tysiące żydowskich ewangelistów. Jak wspomniałem w poprzednim wykładzie, Ewangelia o Królestwie nie jest głównym tematem w epoce Kościoła. W epoce Kościoła głównym tematem Ewangelii jest osobiste zbawienie przez wiarę w osobę i uczynki Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus, Jego ofiarna śmierć, zmartwychwstanie i wstąpienie do nieba to jest Ewangelia na nasze czasy. Taką Ewangelię głosił apostoł Paweł. List do Rzymian, pierwszy rozdział, od 1 do 4 wersetu. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej. Jest to Ewangelia o Jego Synu, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Ogólnoświatowe głoszenie Ewangelii przez 144 tysięcy żydowskich ewangelistów doprowadzi do ogólnoświatowego duchowego odrodzenia, o którym czytamy w Księdze Objawienia, 7 rozdział, od 9 do 17 wersetu. To odrodzenie, przyczyniające się do nawrócenia do wiary i zbawienia milionów ludzi, jest naszym dzisiejszym tematem. Ten Boży sąd nad ziemią ma również swoją pozytywną stronę. W czasie niepokoju ludzie mają tendencję szukania Boga. To coś takiego, co spotkało Jonasza, który w rozdziale 1 Księgi Jonasza ucieka przed Bogiem, gdy Bóg kazał mu głosić jego gniew i wyrok do mieszkańców Niniwy. Ale Jonasz, zamiast udać się na wschód do Niniwy, ucieka w przeciwnym kierunku, na zachód, do Tarsisz, dzisiejszej Hiszpanii. Księga Jonasza, 1 rozdział, 2 i 3 werset. Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i upomnij ją, albowiem nieprawość jej dotarła przed moje oblicze. A Jonasz wstał, aby uciec do Tarsisz przed Panem. Zszedł do Jafy, znalazł okręt płynący do Tarsisz, uiścił należną opłatę i wsiadł na niego, by udać się nim do Tarsisz, daleko od Pana. Co Bóg robi, żeby zawrócić Jonasza z powrotem do niego? Bóg zsyła na Jonasza kryzys zagrażający jego życiu w postaci wielkiego sztormu na morzu.
ale jednocześnie daje wyjście z tej sytuacji w postaci wielkiej ryby, która połyka Jonasza na 3 dni i 3 noce. To zagrożenie życia powoduje, że Jonasz przypomina sobie o Bogu i z wnętrza ryby gorliwie się do Niego modli. Księga Jonasza, 2 rozdział, 8 werset. Gdy gasło we mnie życie, wspomniałem na Pana, a modlitwa moja dotarła do Ciebie, do Twego świętego przybytku. Może jest jakiś wielki kryzys w Twoim życiu i nie wiesz, dlaczego tak jest. Być może Bóg chce Cię zbawić w taki sam sposób, jak zbawił Jonasza. Być może Bóg po prostu potrząsa ziemię pod naszymi stopami, abyśmy pamiętali o Nim i nawrócili się na Jego drogę. Najwyraźniej tak będzie w czasie ucisku. Teraz, w rozdziale 7 Księgi Objawienia, dowiadujemy się, że istnieje bardzo duża grupa ludzi w czasie ucisku, którzy nagle stają się świadomi Boga i kiedy ziemia drży pod ich stopami, nawracają się do Niego i dostępują zbawienia. Scena tych wydarzeń, opisanych w całym 7 rozdziale, rozgrywa się w niebie. Powracamy również do chronologii rozdziału 6, gdzie czytaliśmy o męczennikach w niebie w Księdze Objawienia, 6 rozdział, od 9 do 11 wersetu. Ta przerwa w rozdziale 7, od 1 do 8 wersetu, gdzie czytaliśmy o 144 tysiącach żydowskich głosicieli, jest wyjaśnieniem tego, skąd bierze się ta nowa grupa ludzi zbawionych w czasie ucisku. Bez tych dodatkowych informacji podanych nam w tych 5 przerwach w chronologii Księgi Objawienia, trudno byłoby nam zrozumieć treść i przebieg tej księgi. Narzędzie, które Bóg użyje do głoszenia Ewangelii w czasie wielkiego ucisku, tych wybranych i zapieczętowanych 144 tysięcy głosicieli z narodu izraelskiego, okazują się bardzo wydajni, doprowadzając do duchowego odrodzenia i zbawienia milionów ludzi. Księga Objawienia, 7 rozdział, 9 werset. Potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. Zwrot "potem ujrzałem", jak omówiliśmy to w poprzednim wykładzie, odnosi się do tego, co apostoł Jan widzi po wizji tych 144 tysięcy. Najpierw Bóg pokazał Janowi narzędzie, które on użył do głoszenia Ewangelii, a teraz Bóg pokazuje Janowi owoc ich pracy, to, do czego Bóg zmierza. Księga Objawienia, 7 rozdział, 9 werset. Potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. Co za wspaniały rezultat głoszenia Ewangelii przez tych 144 tysięcy głosicieli. Niezliczone miliony ludzi, którzy teraz odnoszą się sceptycznie do głoszonej im Ewangelii, którzy są zbyt zajęci swoim własnym życiem, którzy mogą być nawet całkowicie wrogo nastawieni do Boga, widząc, co się wkoło nich dzieje, padną na kolana i tak jak Jonasz, będą się gorliwie modlić do Boga o zbawienie. Tak więc widzimy pierwszą różnicę pomiędzy tą pierwszą grupą zapieczętowanych przez Boga,
a tą następną grupą. 144 tysiące to ściśle określona i ograniczona liczba wybranych przez Boga ludzi. Wielki tłum to nieograniczona liczba zbawionych podczas ucisku. Wielki tłum to nieograniczona liczba, która może sięgać milionów ludzi, co wynika ze słów, że nikt nie był w stanie ich policzyć. W tym wersecie widzimy spełnienie się jednego z wielu błogosławieństw, jakie Bóg obiecał Abrahamowi. Kiedy Bóg powołał Abrama z ziemi Chaldejczyków i kiedy Abram, zanim Bóg zmienił jego imię na Abraham, zaufał Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu, Bóg zaczął mu objawiać obietnicę, że z niego wyłoni się potężny naród żydowski, naród Izraela. W jakim celu? Żeby przez Żydów były błogosławione wszystkie narody ziemi. Księga Rodzaju, 12 rozdział, od 1 do 3 wersetu. Pan rzekł do Abrama: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. I teraz widzimy to błogosławieństwo. Dzięki działalności 144 tysięcy żydowskich głosicieli Ewangelii, niezliczone miliony ludzi nawraca się do Boga i doznaje zbawienia. Widzimy tutaj pojęcie przyczyny i skutku, akcji i reakcji, działania i efektu tego działania. Przyczyną, akcją, działaniem jest pierwsza część rozdziału, wersety 1 do 8, opisujące tą pierwszą grupę 144 tysięcy głosicieli, a skutek, reakcja, efekt jest w drugiej części rozdziału, wersety od 9 do 17, opisujące właśnie tą niezliczoną grupę ludzi z każdego narodu i pokoleń, ludów i języków. Te wersety w dużym stopniu wyjaśniają, dlaczego ci ewangeliści są Żydami, Hebrajczykami, pochodzącymi z 12 pokoleń Izraela. Oni wypełniają Boży cel wyznaczony dla narodu izraelskiego. O tym celu, dlaczego Bóg wybrał najpierw naród izraelski, a teraz 144 tysiące przedstawicieli tego narodu, czytamy również w Księdze Rodzaju, 28 rozdział, 14 werset, gdzie Bóg mówi do Jakuba takie słowa, kiedy Jakub miał wizję drabiny do nieba. Księga Rodzaju, 28 rozdział, 14 werset. A potomstwo twe będzie tak liczne jak proch ziemi. Ty zaś rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe. Wszystkie plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez ciebie i przez twych potomków. Naród izraelski jest jedynym narodem, który został bezpośrednio uformowany przez Boga w celu rozpowszechnienia jego błogosławieństw na całym świecie. Dlatego po porwaniu Kościoła do nieba Bóg z powrotem skupia się na tym narodzie i przez ten jego wybrany naród przynosi błogosławieństwo na cały świat, w rezultacie czego wielki tłum z każdego narodu i plemienia i ludów i języka zostaje zbawiony. To zostało zapowiedziane przez Boga w Księdze Izajasza, 42 rozdział, 6 werset.
Ja, Pan, powołałem Cię słusznie. Ująłem Cię za rękę i ukształtowałem. Ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów. Księga Izajasza, 49 rozdział, 6 werset. A mówił, to zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokolenia Kuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię Cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Kiedy studiujemy strony Pisma Świętego, to widzimy, że Izrael nigdy nie spełnił swojego celu, do którego Bóg go powołał. Wręcz odwrotnie. W Starym Testamencie widzimy jedną porażkę za drugą. Odstępstwo i brak wierności dla Boga. W rzeczywistości niepowodzenia są tak wielkie, że wielu ludzi twierdzi, że Bóg skończył z narodem Izraela, że ten naród jest odrzucony przez Boga. Ale jak widzimy, Bóg nie skończył z narodem Izraela. Bóg zawsze pragnął błogosławić świat przez swój wybrany naród. I teraz w Księdze Objawienia, rozdział 7, zaczynamy widzieć przebłysk tego, co czytaliśmy w Księdze Izajasza. Czy zdajemy sobie sprawę, że gdyby nie było narodu izraelskiego, nie mielibyśmy Pisma Świętego, nie mielibyśmy obietnicy odkupienia, nie byłoby Chrystusa, który urodził się jako Żyd według ciała, a bez Chrystusa nie byłoby chrześcijaństwa? List do Rzymian, 9 rozdział, od 1 do 5 wersetu, gdzie czytamy. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię. Potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból. Wolałbym bowiem sam być pod klątwą odłączony od Chrystusa dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim. Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Apostoł Paweł pisze tutaj, że to naród izraelski był zaadoptowany jako Syn Boży. To oni mieli udział w Bożej chwale. To z nimi Bóg zawarł przymierze, począwszy od Abrahama, Mojżesza i króla Dawida. To dla nich Bóg dał prawo. To im Bóg dał instrukcje, jak powinni wielbić Boga. To dla nich były dane obietnice zbawienia i w końcu to z narodu izraelskiego wyszedł Mesjasz. To wszystko, adopcja, chwała, wszystkie przymierza, nadanie prawa, wielbienie Boga, Boże obietnice, a przede wszystkim przyjście Mesjasza, Jezusa, Żyda według ciała z nasienia króla Dawida, to wszystko przyszło od Izraela i o tym nigdy nie powinniśmy zapomnieć. Jak wspomniałem w poprzednim wykładzie, pomimo ich niewierności, Bóg jest wierny swojemu wybranemu narodowi. I to dzięki nim 144 tysiącom przedstawicieli tego narodu zostanie zbawionych miliony ludzi w czasie ucisku. Kiedy wydarzenia okresu ucisku będą rozwijać się bardzo szybko, nie będzie czasu na zapisanie się do seminarium, na naukę hebrajskiego i na studiowanie proroctw biblijnych. Dlatego Bóg wybierze 144 tysiące osób, które już znają hebrajski, już rozumieją Biblię hebrajską, to jest Stary Testament, i znają proroctwa o nadchodzącym Mesjaszu. To nie jest tak jak z nawracaniem pogan, gdzie człowiek przychodzi do Chrystusa nie wiedząc absolutnie nic
i musi być nauczany i szkolony przez długi czas. Ci Żydzi już mają praktyczną wiedzę na temat Biblii hebrajskiej, którą my nazywamy Starym Testamentem, i tylko potrzebują Ducha Świętego, aby przyjść i połączyć te wszystkie proroctwa i pokazać im, że cała ta sprawa wskazuje na Jezusa Chrystusa. Saul z Tarsu, późniejszy apostoł Paweł, był takim człowiekiem. Był faryzeuszem, był przesiąknięty pismami hebrajskimi, a jednak nie rozumiał w pełni, na kogo wskazują, zanim uwierzył w Chrystusa. A kiedy Pan Jezus nawrócił Saula na drodze do Damaszku, ogień prawdy o Mesjaszu rozpalił się pod Saulem. Apostoł Paweł bez wątpienia stał się największym misjonarzem, jakiego świat kiedykolwiek widział. Czy możemy sobie wyobrazić apostoła Pawła pomnożonego przez 144 tysiące? I oto teraz widzimy owoce ich działalności. A oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków. To jest następna różnica pomiędzy tymi dwiema grupami. 144 tysiące to grupa ludzi wybrana wyłącznie z narodu izraelskiego. Wielki tłum to ludzie ze wszystkich innych pozostałych narodów. To jest globalne zbawienie. To globalne zbawienie pomaga nam lepiej zrozumieć, co jest napisane w pierwszym liście Jana, drugi rozdział, drugi werset, że Jezus umarł za cały świat. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko nasze, lecz również za grzechy całego świata. Cały świat z powodu tego, co uczynił Jezus, jest zbawienny. Ludzie nie są osobiście zbawieni, dopóki nie uwierzą w Jezusa Chrystusa, ale są zbawieni, mogą być zbawieni. Nie ma nikogo, kto byłby poza zasięgiem zbawienia przez Chrystusa. Nie ma nikogo, kto byłby poza zasięgiem ewangelizacji. I widzimy to tutaj, w tym wielkim tłumie ludzi ze wszystkich narodów. Jezus dał taki nakaz swoim naśladowcom w Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, 19 werset. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To, czego chrześcijanie nie dokończyli w epoce Kościoła, zostanie dokończone przez 144 tysięcy żydowskich głosicieli w czasie ucisku. To wtedy, w czasie ucisku, dosłownie cały świat usłyszy Ewangelię o nadchodzącym Królestwie. Po porwaniu Kościoła do nieba, Bóg nie opuszcza ziemi bez świadectwa o sobie i kładzie swoją rękę z powrotem na Izraelu. Rzeczywistość sytuacji jest taka, że niezależnie od tego, jaki jest Twój stosunek do Izraela, Bóg złożył Izraelowi pewne obietnice, które się jeszcze nie wypełniły. A jeśli Bóg ma na myśli to, co mówi, i mówi to, co ma na myśli, i nie może kłamać, to musi nadejść taki moment w historii, w którym Bóg ponownie położy rękę na tym maleńkim narodzie, zacznie ich ponownie używać i wtedy wszystkie dane im obietnice się urzeczywistnią. Księga Objawienia, 7 rozdział, 9 werset. Potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy.
Proszę zauważyć, że ten wielki tłum stoi przed tronem i przed barankiem. Ponieważ tron Boga i baranka jest w niebie, więc ten wielki tłum jest również w niebie. W rzeczywistości o tym była cała scena w objawieniu 6 rozdział od 9 do 11 wersetu. Czytaliśmy tam o męczennikach w niebie. Teraz ten wielki tłum to są ci męczennicy, zabici podczas wielkiego ucisku i teraz stoją przed tronem Boga i baranka w niebie. Kiedy chcesz przyjść do Jezusa? W epoce Kościoła, w której obecnie jesteśmy, potrzebna jest wiara w niewidzialnego Jezusa. Dlatego wielu ludziom jest trudno uwierzyć. Ale za to ci wszyscy, którzy uwierzą, unikną ten straszny czas wielkiego ucisku. Teraz jest łatwiej przeżyć. W czasie ucisku, kiedy będą działy się te nadprzyrodzone rzeczy, wielu ludzi uwierzy, bo Jezus będzie niemal namacalny. Ale za to wielu przypłaci też swoim życiem. Wtedy będzie znacznie trudniej przeżyć. Epoka Kościoła – trudno uwierzyć, łatwo przeżyć. Epoka ucisku – łatwo uwierzyć, trudno przeżyć. Błogosławieni są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli, powiedział Jezus do apostoła Tomasza. Ewangelia Jana, 20 rozdział, 29 werset. Powiedział mu Jezus, uwierzyłeś dlatego, ponieważ mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. To nie są słowa skierowane tylko do Tomasza. To są słowa do każdego z nas w tej chwili. Błogosławieni są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. W wersecie 9, 6 rozdziału Księgi Objawienia ci męczennicy są przedstawieni jako dusze zabitych pod ołtarzem Boga. A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. Teraz czytamy, że oni stoją przed tronem Boga i baranka, ale jest to ta sama grupa ludzi widziana z innej perspektywy. Każdy z męczenników z rozdziału 6 otrzymał białą szatę. Księga Objawienia, 6 rozdział, 11 werset. I dano każdemu z nich białą szatę. Teraz czytamy, że oni są ubrani w białe szaty. Jak zapewne pamiętamy z poprzedniego wykładu, biała szata symbolizuje sprawiedliwość. Ale to nie jest sprawiedliwość danej osoby. To jest przybrana Boża sprawiedliwość. Ci nawróceni męczennicy otrzymali tę przypisaną, przeniesioną sprawiedliwość Jezusa. Oni są ubrani w białe szaty. Nasza sprawiedliwość w oczach Boga jest jak zakrwawiona szmata. Księga Izajasza, 64 rozdział, 5 werset. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. Ten wielki tłum jest ubrany w białe szaty sprawiedliwości Jezusa. Apostoł Paweł w liście do Filipian wyjaśnia nam, że nie możemy stanąć przed Bogiem według własnej sprawiedliwości, ale tylko ubrani w sprawiedliwość Jezusa, która pochodzi od Boga na podstawie wiary. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci,
bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość otrzymaną przez wiarę w Chrystusa. Sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze. Księga Objawienia, 7 rozdział, 9 werset. Potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. Pierwszy raz w Nowym Testamencie czytamy o ludziach z palmami w rękach, kiedy Jezus wjeżdżał do Jeruzalem na osiołku. Ewangelia Jana, 12 rozdział, 12 i 13 werset. Nazajutrz wielki tłum, który przybył na święto, ujrzawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł mu naprzeciw. Wołali: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, oraz Król Izraelski. Gałęzie palmowe oznaczają zwycięstwo. Chodzi o zwycięstwo, które Jezus mógł odnieść, gdyby naród izraelski w pierwszym wieku przyjął go jako swojego Zbawiciela. W Jeruzalem było dużo ludzi, wielki tłum, którzy dokładnie rozumieli, co się dzieje. Rozumieli, że Chrystus przedstawił się jako król narodu izraelskiego. A jednak Jezus został tragicznie odrzucony przez religijnych i politycznych przywódców, jak i przez resztę społeczeństwa. Ale Jezus zwyciężył. Kiedy Jezus powróci po raz drugi, powróci jako zwycięski król, jadąc nie na osiołku, ale na białym koniu, już nie z koroną cierniową na głowie, ale mając wiele koron. A skoro Jezus zwyciężył, to każdy, kto jest połączony z Nim przez wiarę, jest również zwycięzcą. W pierwszym liście Jana, w 5 rozdziale, 4 i 5 wersecie czytamy takie słowa. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Ponieważ ten wielki tłum zaufał Jezusowi w swoje zbawienie w czasie ucisku, oni również są zwycięzcami i z tej racji mają palmy w swoich rękach jako symbol ich zwycięstwa. Odchodzimy od liczby tych zbawionych do ich wychwalającej modlitwy. Czy Twoje zbawienie jest dla Ciebie tak realne, że nie możesz się doczekać, aby chwalić za to Pana Jezusa? To właśnie dzieje się w niebie. Księga Objawienia, 7 rozdział, 10 werset. I głosem donośnym tak wołają: zbawienie u Boga naszego, zasiadającego na tronie, i u baranka. Oni nie wielbią Boga po cichu. Oni z wdzięczności za ich zbawienie wołają donośnym głosem. Proszę zauważyć, że oni są zbawieni, pomimo że oni zostali zabici w czasie ucisku i dlatego z tego powodu są w niebie. Jeszcze raz widzimy, że śmierć nie jest końcem naszego życia. Śmierć jest tylko przeniesieniem z jednego stanu, z naszego świata, w inny, równie realny stan naszego istnienia. Zbawienie nie oznacza, że unikniemy śmierci. Zbawienie oznacza, że będziemy z Bogiem. Co oni wołają? Zbawienie u Boga naszego,
zasiadającego na tronie i u baranka. Wcześniej w rozdziale 6 czytaliśmy, że oni również wołali do Boga. Księga Objawienia, 6 rozdział, 10 werset. I głosem donośnym tak zawołały: dokądże, Władco Święty i Prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi? Tutaj oni wołają do Boga, pytając się, jak długo potrwa, zanim Bóg pomści ich śmierć. A teraz oni chwalą Boga i Baranka za ich zbawienie. Do tej wychwalającej modlitwy za ich zbawienie dołączają się inni. Księga Objawienia, 7 rozdział, 11 i 12 werset. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i starców i czworga zwierząt i na oblicza swe padli przed tronem i pokłon oddali Bogu, mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. Proszę zauważyć, że jest tutaj mowa o aniołach, o starcach i czterech zwierzętach. To są trzy różne grupy. Kiedy czytamy wizję nieba w księgach Izajasza i Ezechiela, to spotykamy tam aniołów i cztery zwierzęta, ale nigdy nie czytamy o tej grupie starców. Skąd ci starcy wzięli się nagle w Księdze Objawienia? Otóż, jak pamiętamy z poprzednich wykładów, ci starcy są przedstawicielami porwanego do nieba Kościoła. Teraz w niebie ci starcy wraz z czterema bardzo wysokiej rangi stworzeniami anielskimi, przedstawionymi jako cztery zwierzęta i pozostałą liczbę aniołów, padają na twarz i wielbią Boga. Wszyscy w niebie padają na twarz, wielbiąc Boga i mówią: Amen. To słowo po prostu znaczy, że to jest prawda. To jest potwierdzeniem tego, o czym donośnym głosem wołał ten wielki tłum, że takie wielkie zbawienie, jakiego oni doznali, jest możliwe tylko u Boga naszego, zasiadającego na tronie i u baranka. Ale wszyscy aniołowie i starcy i czworga zwierząt nie poprzestają tylko na tym słowie Amen. Oni chwalą Boga za sam fakt, że On jest Bogiem, ponieważ On ma cechy, których nikt nie posiada. Błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. Proszę zauważyć, że błogosławieństwo, chwała, mądrość, cześć, moc, potęga i wieczność to wszystko pochodzi od Boga. On jest źródłem tego wszystkiego. I za to wszystko Bóg otrzymuje dziękczynienie. Oni dziękują Bogu za to, kim On jest. Proszę również zauważyć, że wszystkie istoty w niebie mają osobisty związek z Bogiem, nazywając Go naszym Bogiem. Czy znamy Wszechmogącego Boga, Stwórcę nieba i ziemi, tak dobrze, że możemy powiedzieć o Nim: to jest mój Bóg? Czy mamy osobiste relacje z naszym Bogiem? Kiedy ostatnio modliłeś się do Twojego Boga? Kiedy ostatnio zastanawiałeś się, kim Bóg jest? To małe słowo Amen występuje tutaj dwa razy. Czy zastanawialiśmy się dlaczego? Znając znaczenie tego słowa, widzimy w tym słowie prawdomówność i wierność Boga. Bóg jest Amen. Bóg jest prawdą.
Wszystko, co Bóg powiedział, się spełni. Amen to jeden z tytułów Jezusa. Księga Objawienia, 3 rozdział, 14 werset. Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: to mówi Amen, świadek wierny i prawdomówny, początek stworzenia Bożego. Teraz przechodzimy od wychwalania zbawienia wielkiego tłumu do czasu ich zbawienia. Najpierw jeden ze starców odzywa się do Jana. Księga Objawienia, 7 rozdział, 13 werset. A jeden ze starców odezwał się do mnie tymi słowami: ci przyodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli? Z tego wynika, że ten starzec reprezentuje inną grupę niż ten wielki tłum. Z poprzednich wykładów wiemy, że starcy to porwany przed nastaniem ucisku Kościół Chrystusa. Kiedy apostoł Jan miał tą wizję wielkiego tłumu ubranych w białe szaty, to masowe nawrócenie ludzi z wszystkich narodów, on musiał być bardzo zdumiony tym, co widział. Jeden ze starców przychodzi z odpowiedzią, ale najpierw zadaje Janowi pytanie: ci przyodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli? Interesująca jest odpowiedź apostoła Jana. Księga Objawienia, 7 rozdział, 14 werset. I powiedziałem do niego: Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie: to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i w krwi baranka je wybielili. Apostoł Jan nie wiedział, kim jest ten wielki tłum ubrany w białe szaty i skąd oni przybyli. Ale Jan znał charakter Boga. Jan słyszał wcześniej, jak wszyscy w niebie wielbili Boga za jego mądrość i moc i potęgę. Jan nie wiedział, kim oni są, ale Jan wiedział, że Bóg doskonale o tym wie. Chodzi o to, czy my naprawdę musimy wiedzieć wszystko, czy musimy rozumieć każdą krzywdę w naszym życiu. Czy ja muszę żądać od Boga odpowiedzi na wszystko? Kiedy w naszym chrześcijańskim życiu mamy sytuację, której nie możemy zrozumieć, powinniśmy zachować się tak, jak apostoł Jan. Panie, Ty wiesz. Ja nie wiem, dlaczego mnie to spotkało, ale Ty, Boże, wiesz, ponieważ jesteś wieczny i posiadasz wszystkie te wcześniej wymienione cechy: mądrość i moc i potęgę. Spójrzmy na odpowiedź. I rzekł do mnie: to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. Jak to się stało, że ten wielki tłum wyszedł z okresu ucisku i dostał się do nieba? To są zabici męczennicy z rozdziału 6. Proszę zauważyć, że jest to następna wskazówka co do czasu zapieczętowania tych 144 tysięcy. Chodzi o to, że to nawrócenie wielkiego tłumu jest związane ze służbą tych 144 tysięcy głosicieli, która to służba ma miejsce wraz z ich zapieczętowaniem, zanim sądy Boże przychodzą na ziemię. Najpierw musi być głoszona Ewangelia przez jedną grupę ludzi, żeby nastąpiło nawrócenie się następnej grupy ludzi. Księga Objawienia, 7 rozdział, 14 werset. I powiedziałem do niego: Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie: to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i w krwi baranka je wybielili. Proszę zauważyć, że wcześniej oni byli odziani w białe szaty.
Księga Objawienia, 7 rozdział, 9 werset. Odziani są w białe szaty, a w ich ręku palmy. Teraz czytamy, że oni opłukali swe szaty i w krwi baranka je wybielili. To są te same białe szaty, ale widziane z innej perspektywy. Normalnie nie można wybielić niczego, maczając to w czerwonej krwi. Ale nie tak jest z naszym zbawieniem. Do naszego zbawienia konieczna jest przelana ofiarna krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. List do Hebrajczyków, 9 rozdział, 22 werset. I prawie wszystko oczyszcza się krwią według prawa, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Do odpuszczenia naszych grzechów konieczne jest nasze wybielenie, nasze płukanie szat w ofiarnej krwi naszego Zbawiciela. Będąc zbawionym po uciążliwym życiu w czasie ucisku, zakończonym ich męczeńską śmiercią, oni otrzymują teraz dary zbawienia. Księga Objawienia, 7 rozdział, 15 werset. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy, a zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Ponieważ oni opłukali swe szaty i w krwi baranka je wybielili, są ubrani w białe szaty sprawiedliwości Jezusa, więc teraz oni mają dostęp do tronu Bożego i Jego świątyni. Kiedy dojdziemy do 21 rozdziału Księgi Objawienia, gdzie jest opisane miasto Nowe Jeruzalem, to zobaczymy, że tam nie ma świątyni, ponieważ Bóg jest świątynią. Księga Objawienia, 21 rozdział, 22 werset. A świątyni w nim nie dojrzałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz Baranek. Tak samo ten zwrot cześć Mu oddają we dnie i w nocy po prostu oznacza, że wszyscy w niebie wielbią Boga bezustannie, bez potrzeby odpoczynku czy snu. W niebie nie ma nocy. Wieczność to jeden bardzo długi, bo wieczny dzień. Księga Objawienia, 21 rozdział, 25 werset. I za dnia bramy jego nie będą zamknięte, bo już nie będzie tam nocy. Księga Objawienia, 22 rozdział, 5 werset. I odtąd już nocy nie będzie. I nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. A zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Namiot zapewnia ochronę przed tym, czego oni doświadczyli wcześniej w czasie ucisku. Księga Objawienia, 7 rozdział, 16 i 17 werset. Nie będą już łaknąć, ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce, ani żaden upał, bo paść ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu i poprowadzi ich do źródeł wód życia, i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu. W czasie ucisku, kiedy po otwarciu trzeciej pieczęci nastanie na ziemi głód, ludzie będą cierpieć z tego powodu. W niebie Bóg będzie ich karmił. W Ewangelii Jana w 6 rozdziale 35 wersecie Jezus dał taką obietnicę. Odpowiedział im Jezus: Jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął,
A kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Księga Objawienia, 7 rozdział, 16 i 17 werset. Nie będą już łaknąć, ani nie będą już pragnąć. Do kobiety przy studni w Samarii Jezus tak rzekł. Ewangelia Jana, 4 rozdział, 13 i 14 werset. W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. W tym życiu nigdy nie doznamy satysfakcji bez relacji z Bogiem. A to jest dlatego, że funkcjonujemy poza naszym celem, do którego zostaliśmy stworzeni. Dlatego nasze życie jest pełne niepowodzeń i rozczarowań. To dopiero kiedy znajdziemy się w obecności Boga, wszystkie nasze pragnienia zostaną zaspokojone. Księga Objawienia, 7 rozdział, 16 i 17 werset. Nie porazi ich słońce ani żaden upał. Niektórzy z tej grupy wielkiego tłumu najprawdopodobniej doznają tych upałów przed ich nawróceniem. Księga Objawienia, 16 rozdział, 8 i 9 werset. A czwarty wylał swą czaszę na słońce i dano mu władzę dotknąć ogniem ludzi. I ludzie zostali dotknięci wielkim upałem i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie nawrócili się, by oddać mu chwałę. Ludzie narzekają na globalne ocieplenie, nie zdając sobie sprawy, że ogniste upały dopiero nastaną po wylaniu czwartej czaszy gniewu Bożego. Księga Objawienia, 7 rozdział, 16 i 17 werset. Nie będą już łaknąć, ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce, ani żaden upał, bo paść ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu i poprowadzi ich do źródeł wód życia. W tym życiu często musimy główkować, jak przeżyć do następnego dnia, skąd wziąć pieniądze na życie, na ubranie itd. Prawdziwe życie jest dopiero przed nami, gdzie Bóg zadba o wszystkie nasze potrzeby. I każdą łzę otrze Bóg z ich oczu. Dla tych męczenników w niebie Bóg osobiście otrze każdą łzę z ich oczu, spowodowaną przez ich cierpienie. W Bożym Królestwie Bóg uczyni to samo dla każdego z ludzi. Księga Objawienia, 21 rozdział, 4 werset. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ani krzyku, ani trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Ale zanim to nastąpi, na ziemię nadchodzą następne sądy Boże, kiedy Jezus otworzy siódmą pieczęć. Jeżeli Bóg pozwoli, to będzie tematem następnego wykładu. Zostańcie z Bogiem.